Trwa turniej Euro 2016. Siedzimy sobie w Marsylii na murku. Ja i operator kamery na jakimś dziwnym urządzeniu. Cześć Krzywy, powiedz, co tu robisz z tą kamerą? Witam, cześć. Jak widać na załączonym obrazku, bawię się super gadżetem od Sony, nagrywając wszystko, co dzieje się wokół mnie. No właśnie, ale pokaż tą kamerę, bo ona robi takie dziwne rzeczy. Bardzo robi dziwne rzeczy. Porusza się, można powiedzieć, lepiej niż ja na boisku. Jak zresztą widać. A, i z tego co wiem, możemy zapowiedzieć, będzie jakiś wyjątkowy film, mega produkcja. Nie wiem, czy to będzie fabuła, czy to będzie sensacyjno-dramatyczno-erotyczny. Sam nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy podoła temu, co ja tutaj nagrałem, nasz montażysta, który notabene jest świetnym fachowcem. Mam nadzieję, że mu się uda i się da coś z tego skleić. No, a powiedz, jak się czujesz w roli operatora? Nie grasz tutaj na Euro, siedzisz sobie na murku i nagrywasz. No rzeczywiście, kilka lat temu miałem nadzieję, że trener Nawałka pozwoli mi tu przyjechać i moim gadżetem będzie piłka, a nie ten gadżet od Sony. No ale jak widać w oczach trenera, okazało się, że jednak chyba lepiej obsługuje się tą kamerką, a nie piłką. Dobrze, teraz pokażemy wam kilka obrazków z tego, co Krzywy nagrywa. Ty powiedz, jak ludzie reagują na ciebie jako na operatora i jak ty reagujesz na ludzi? Boisz się podejść, coś nagrać, czy już jesteś półzawodowcem? Pierwsze dni były na pewno ciężkie, natomiast każdym dniem czuję się coraz lepiej i coraz bardziej mi się tu podoba, coraz więcej widziałem, coraz bardziej jestem ciekawski, dlatego z tą kamerą biegam bez żadnych skrupułów i wstydu. Próbowałeś też wnieść na mecz to urządzenie, udało ci się w Nicei, nie udało ci się w Berlinie, w Paryżu. Zgadza się, w Paryżu kontrole były bardziej wzmożone i tam nie udało mi się przemknąć z gimbalem dołączonym do tego gadżetu Sony, natomiast w Nicei swoimi sposobami udało mi się wnieść i zarejestrować wszystkie wydarzenia, które działy się na polskiej trybunie podczas meczu z Irlandią Północną. Liczymy, że będzie tutaj wiele bardzo ciekawych ujęć, ale prawie nagrałeś też na przykład Garego Neville'a. No zgadza się, spotkaliśmy wczoraj Garego Neville'a w restauracji w Lyonie, natomiast mnie nie poznał i dlatego go nie nagrałem. No cóż, no to jego strata, w takim razie mnie nagraj, albo nas na koniec tym gadżetem. A my już teraz wam polecamy film, który będzie made by Krzywy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli w ogóle wyjdzie. Hello, hello. Tak to wygląda. I co? Pozdrawiamy was z Marsylii, nie? Pozdrawiamy.